Historie piłkarskie, odcinek jedenasty. Podlesianka, Katowice. Szpieg i gospodyni. Słuchajcie podcastu Skarbów Miasta. No właśnie! Mikołaj Beljung trenował na Śląsku kilka drużyn piłkarskich. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie profesja, jaką szkoleniowiec podlesianki zajmował się wcześniej, zanim trafił do futbolu. Otóż Beljung był agentem wywiadu armii krajowej węgiersko-francuskiego pochodzenia. Informacji na jego temat nie zachowało się, niestety, zbyt dużo, co z drugiej strony tylko potwierdza jego klasę jako szpiega. Jedno jest jednak pewne: Podlesianka za jego czasów grała jak znut. Klub powstał tuż przed II wojną światową w 1938 roku z inicjatywy Władysława Kałuży. Miejscowi piłkarze postanowili założyć drużynę. Przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na zakup strojów i wybrano pierwszego prezesa, został nim Wilhelm Brożek. Inauguracyjny mecz przyniósł nieoczekiwane zwycięstwo 3 do 1 nad Hajduczanką. Odbyły się też towarzyskie gry z Dębem Katowice i Ruchem Chorzów, ówczesnym mistrzem Polski. Po wojnie, klub zdołał odbudować Izydor Rzemuła, podlesianin, długoletni prezes klubu, człowiek mocno utożsamiający się ze swoją małą ojczyzną. Nie tylko zresztą on. Podlesianka nigdy nie była klubem, który ściągał piłkarzy z całych Katowic. Tu zawsze grali miejscowi. Z podlesia, z uniczowych, mówi Dawid Bremer, czynny piłkarz i wiceprezes klubu. Zresztą, nasza osada była znacznie starsza, liczy ponad 700 lat, podczas gdy historia Katowic. Zaczyna się niecałe 200 lat temu, uzasadnia Bremer pozycję podlesianki jako klubu pierwszego wyboru. W najlepszych swoich czasach, w latach 50., podlesianka była blisko awansu do drugiej ligi. Jako beniaminek III ligi śląskiej, rywalizowała m.in. z Górnikiem Zabrze i Piastem Gliwice w 1955 roku. Piłkarze podlesianki, ich trenerem był wówczas Mikołaj Beliung, Wygrali Ligę Śląską, będącą odpowiednikiem dzisiejszej trzeciej ligi i przystąpili do baraży o prawo gry na poziomie centralnym. W decydującym awansie meczu lepsza okazała się jednak Sparta-Lubań. To był taki nasz Hans Kloss, z tą różnicą, że szpiegował dla Armii Krajowej, a nie dla komunistów, opowiada Bremer. W Wikipedii można trochę o nim znaleźć, ale tego, że był naszym trenerem... Nie piszą, opowiada z lekkim uśmiechem. Tropem Beljunga podążyła kilkanaście lat temu dziennikarka Dziennika Zachodniego Grażyna Kuźnik. Beliung urodził się w Rumunii. Był dzieckiem francuskiego przedsiębiorcy i Węgierki Katarzyny Shering. Grał w piłkę w rumuńskich klubach, później wyjechał do Francji, gdzie wdał się w bójkę, za co mógł trafić do więzienia. Zaciągnął się więc do Legii Cudzoziemskiej, z której, jakżeby inaczej, zdezerterował. Nie oznaczało to oczywiście końca kłopotów Belliunga, któremu dane było zwiedzić zakłady karne we Francji, Hiszpanii, w Saarbrücken i w Pradze, gdzie na pankratu zastała go wojna. Zasłaniając się niemieckim obywatelstwem, odwlekł na tyle wyrok sądu, że ostatecznie nakazano mu jedynie wyjazd do Katowic. Miał pracować z przesiedleńcami, ale zajął się czymś o niebo ciekawszym rozpracowywaniem hitlerowców jego życie jak w dobrym szpiegowskim filmie odmieniła kobieta z Elżbietą Orlińską spotkali się na śląsku zupełnym przypadkiem onu 27 letni młodzieniec szukający wrażeń i ona urocza kurierka ruchu oporu kiedy poznali się bliżej Orlińska opowiedziała o Beliungu swoim przełożonym tak zaczyna się jedna z najbarwniejszych historii polskiego wywiadu z czasów II wojny światowej. Belgium posługiwał się dwiema tożsamościami, w zależności od potrzeby, był albo oficerem SS Karlem Heimbachem, albo Peterem Andronem, wiedeńskim biznesmenem. Bywało, że Heimbach zlecał nawet pewne zadanie Andronowi i odwrotnie, w efekcie czego Niemcom przeważnie ginęły ważne dokumenty i pieniądze. Belliung lubił i grać z losem. Jego popisowa akcja, czyli przechwycenie pięciuset pistoletów z magazynów Verkaufstelle w Ostrawie o mało nie spaliła na panewce, gdy wyszło na jaw, że agent AK posługuje się źle wypełnionym blankietem. Widząc furię w oczach Beljunga i wiszącą w powietrzu awanturę, szef tamtejszej policji dał za wygraną i nakazał wydać broń. Pod koniec wojny Gestapo było już na jego tropie i Beljung musiał zniknąć. Do końca wojny ukrywał się w Katowicach, już po jej zakończeniu, trafił do komunistycznego więzienia, w którym przesiedział kilka lat. Historia rodem z filmu doczekała się happy endu. Beljung poślubił piękną dziewczynę, która wciągnęła go w struktury armii krajowej, w nowej rzeczywistości. Odnalazł się jako trener piłkarski. Oprócz Podlesianki związany był też z Piastem Gliwice, Zagłębiem Sosnowiec, Gwardią Katowice, Ruchem Chorzów i Górnikiem Radlin. Na stare lata został dyrektorem Stadionu Śląskiego. Zmarł w 1974 roku. Szpiegów z reguły nie honoruje się wystawianiem pomników, choć Belliung bez wątpienia na taki zasłużył. Pamięć ludzka niestety okazała się dla śląskiego Bonda okrutna, bo nawet grób, w którym spoczywał, Został zlikwidowany. Boisko Podlesianki było pierwsze. Potem obok niego wybudowali domy Myszorowie. Do dziś z jego okien można oglądać mecze. Prezes Rzemła potrafił przesiedzieć na trybunach cały dzień. Kochał to miejsce. Wspomina gospodyni Podlesianki i Urszura Zielosko, Trzecia w kolejności z czterech córek Bernarda i Marty Myszorów. Któregoś dnia Rzemła zapukał do drzwi i poprosił mamy: Musicie nam pomóc. Jesteście najbliżej. Możemy na was liczyć? Mógł. Bernard Myszor po szykcie w kopalni Boże Dary zajmował się klubem, Na pracy miał co najmniej drugie tyle. Przygotowywał boisko do gry, szył piłki, reperował piłkarzom obuwie. Marta prawa stroje. Te dwa słowa nie oddają w żadnym stopniu ogromu pracy, jaki miała do wykonania kompletów meczowych było około setki, bo w Podlesiance ćwiczyli też juniorzy, do tego dresy, drugie to. Jedna pralka frania, jedno żelazko i czwórka małych dzieci – Dorotka, Małgosia, Ula i Maria. Pierwsze pranie około piątej rano. Na wszystko był czas. Kiedyś jeden z sąsiadów, widząc czwórkę maluchów i furę sprzętu do prania, wymamrotał tylko pod nosem. Przecież to jest niemożliwe. Ale to było możliwe. Rodzice od bladego świtu do późnej nocy byli na nogach. Codziennie ustawiały się kolejki piłkarza, aby oddać lub pobrać sprzęt. Na mecze ojciec czyścił wszystkim buty stalową szczotką, pastował, nacierał tranem, aby w razie deszczu skóra nie łapała wody. Rodzice nigdy nie byli zmęczeni, kiedy już wszystko było zrobione. Graliśmy z nimi do późnego wieczora w Bierki. W człowieku nie irytuj się. Kalka z języka niemieckiego. Męcz dich nicht, oznaczająca grę w Chińczyka. Domy myszorów był otwarty dla piłkarzy. Sędziowie przebierali się u nas w pokoju gościnnym. dodaje zielosko. A piłkarze na strychu, nasi i przyjezdni. Po meczu wszyscy myli się w cynkowych wannach, które stały na podwórku. Obok nich pasły się świnki, czasy się zmieniły, pralki i sprzęt sportowy też, ale nasza umowa nadal obowiązuje. Już ponad pięćdziesiąt lat. Najpierw była moja mama, teraz ja. Nie może być inaczej, urodziłam się przy tym boisku. Stadion Podlesianki położony jest niedaleko kopalni. Klub jednak pomocy finansowej od niej nie otrzymywał, w przeciwieństwie do grającego nieopodal górnika Katowice. Podlesiance pomagały zakłady naprawcze przemysłu węglowego. Trudno stwierdzić, czy byliśmy klubem bardziej ludowym, czy górniczym. Na Podlesiu więcej było rolników, ale kiedy w górnictwie zaczęli lepiej płacić, pracę na ziemi porzucali dla pracy pod ziemią, tłumaczy Grzegorz Kubista, prezes i były piłkarz klubu. Kubista, podobnie jak Urszula Zielosko, jest człowiekiem wychowanym od dziecka na Podlesiu. Jego ojciec również grał w piłkę przy Sołtysie. W dzisiejszych czasach związki Podlesia z rolnictwem i górnictwem kompletnie zanikły. Staliśmy się willową dzielnicą, sypialnią Katowic. Sprowadziło się tu wielu nowych mieszkańców, których z historią regionu nic nie łączy. Mówi z żalem Bremer. Pomostem między przeszłością a teraźniejszością oprócz starszych rdzennych mieszkańców jest klub piłkarski, a w nim Urszula Zielosko. Problem tylko w tym, że nie ma córki, której mogłaby przekazać sprawowanie pieczy nad drużyną. Syn kategorycznie oświadczył, że pranie piłkarskich strojów go nie interesuje. Piłkarskich historii pomaga szukać hotel Jakubowy w Gdańsku.